Moi drodzy, jeszcze tak z innej beczki. Otóż na Gogu trwa Halloweenowa promocja, czy też nie wiem, wyprzedaż, jak zwał, tak zwał, i macie tutaj, moim zdaniem, całkiem fajną okazję. Mianowicie gra Darkest Dungeon jest za 13,99 zł. Uważam, że całkiem fajna pozycja, za takie pieniądze spokojnie y, można brać. To tyle. Dalej mamy Primo Victoria, na rykoszecie yy, napisali Primo Victoria w sklepie Premium, moim zdaniem tutaj, yy, no, czołg jest, yy, czołgu takiego bym nie kupił, ale wiem, że tam sporo fanów jest, więc pewnie ktoś sobie dziabnie. Najważniejsza rzecz, jaka tutaj jest, to tak zwana załoga z, yy, oraz z zespołem braci. Dziwnie to brzmi, ale załoga z zespołem braci. Jest dołączona, no i ta załoga dosyć cenna, wydaje mi się, że jest. Dalej, ciekawa rzecz, prosto z supertestu. Obiekt 268, wersja 4, część 2, moi drodzy. I tutaj dzieje się, no niestety, z jednej strony WG pisze, że te zmiany i ten oto obiekt ma być do walki w zwarciu, i oni chcą zrobić na krótki dystans do walki. Linie niszczycieli i fajnie, tylko że reload, kurka wodna yy, powinien być duży. No, nie możecie walczyć w zwarciu z przeciwnikami, jeżeli macie bardzo niski reload. To już bym wolał alfę obniżyć i reload mieć większy, bo wtedy mamy szansę, nie wiem, podpalić czy cokolwiek zrobić, prawda? Także moim zdaniem, troszeczkę rzecz yy, poroniona, ale niektóre. Pojazdy dostały buffa, zobaczcie, zwiększenie pancerza przedniej płyty SU-101 mniej więcej do poziomu 260 mm na rogach i górnej przedniej płycie oraz 200 mm na dolnej płycie. Nie mam pojęcia, czy to jest prawda, czy to jest jakaś pomyłka. No, SU-101, 260 mm na rogach i górna przednia płyta oraz 200 mm na dolnej płycie to byłby kompletnie nieprzebijalny. Dalej, zwiększenie pancerza su 122 do 270 mm na górnej przedniej płycie i 220 na dolnej przedniej płycie. No to by było coś niezwykłego również. To by była niezwykła zmiana i su 122 z takim pancerzem na ósmym poziomie. Kurka wodna, no. No Tylko Golda ładować na niego, bo inaczej to kiepska sprawa. Poprawa celności pojazdów. Zwiększenie prędkości wylotowej pocisku z 760 do 960. I tak 960 to nie jest za dobrze. Zwiększenie prędkości obrotu kadłuba o 30 stop do 30 stopni. Przepraszam, dla obiekta 268 wersja 4. DPM zwiększony o 50%. No, ale to i tak jest na razie za mało. 50% skrócenie czasu celowania na dziewiątym tierze, szybsze celowanie w trybie snajperskim, zwiększenie prędkości naprowadzania armaty i zwiększenie mocy silnika proporcjonalnie do wzrostu masy czołgu. I zobaczmy poniżej tutaj, zamieszczono charakterystykę tego nowego pojazdu, czyli obiekta 268 w wersji 4. I mamy tak: wytrzymałość 2100, moc silnika. 1500 koni, ponieważ pojazd się zrobił nagle 75-tonowy, no i wydaje mi się, że to byłby całkiem niezły pojazd do taranowania. No, kurka z takim współczynnikiem 20 koni na tonę, prędkością 55 i przednią płytą bardzo grupą, no to naprawdę. Chociaż z drugiej strony mamy bezwieżowy pojazd, więc jak tam to taranowanie nie wyjdzie, no to już kiepsko, ale może być to nowy mistrz taranowania, zdecydowanie. Prędkość obrotu została zwiększona do, z 21 do 23. Opory gruntu 111322, zasięg widzenia 370, czyli tragiczny wręcz, zasięg sygnału 720, pancerz kadłuba 250, 145. No i działo zostało tutaj troszeczkę poprawione, ale szybkostrzelność z 2,9 na 3 to jest lipa, no, no, kurka, czemu nie chcą zostawić działa z obecnego obiekta, z obecnej dziesiątki, przecież to jest takie fantastyczne działo, no. To spowoduje, że ten obiekt 263 jest taki specjalny. No DPM zrobili na dziesiątym poziomie 2289 dla pojazdu, który według doktryny kurka wodna wargamingu ma działać w zwarciu, czy też jak nie w zwarciu, to na krótkim dystansie. To jest, cytat, na krótkim dystansie to ma działać. Czas przeładowania tak, rozrzut troszeczkę poprawili do 0,40, czyli mamy niecelne działo zarąbiście. Czas celowania dobry i ograniczenie w opuszczaniu 5 stopni. Moi drodzy, jeszcze jest informacja o ofertach specjalnych na listopad. I mamy tutaj wierzchołek drzewa od 1 do 30, będą to, będzie to Franca. Wzmocnijcie załogę dwa razy. Dla załogi, punkty doświadczenia od 4 do siódmego. Mamy jeszcze dzień weterana, i to będzie najfajniejsze, ponieważ tutaj będą zniżki wyjątkowe, jak napisali. I przede wszystkim, moi drodzy, razy 5 za pierwsze zwycięstwo dnia. Chyba każdy lubi ten, ten rodzaj promocji, czyli pięciokrotnie większe doświadczenie. Fajnie się to sprawdza, jak kilka drzewek sobie grindujemy. Gorączka punktów doświadczenia od 18 do 21, i tutaj wraz z nią pojawi się miła niespodzianka. Razy 3 punkty doświadczenia za pierwsze zwycięstwo, i na koniec mamy czarny piątek, czyli od 24 do 28 nadszedł czarny piątek. To oznacza, że musimy złapać się za portfel i prawdopodobnie będą ciekawe promocje w grze. I tutaj będziemy mieli razy dwa punkty doświadczenia za, uwaga, każdą bitwę, czyli no, hmm, całkiem nieźle. I jeszcze jest taka grafika, co będzie działo się do końca 2017 roku. Tutaj z takich najciekawszych rzeczy, moi drodzy, to jest to, czyli kalendarz adwentowy. Moi drodzy, kalendarz adwentowy to promocje źle, to możliwość wydania bardzo dużej ilości pieniędzy, ponieważ codziennie praktycznie będziemy mieli do kupienia czołg. No, jeżeli ktoś czeka na te OP-premki, to na pewno się doczeka, bo one w tym kalendarzu adwentowym, moim zdaniem, na 100% się znajdą i zaroi się pole bitwy od defendera, patriota i różnych innych tego typu. Dziadost, jeszcze mamy tutaj w grudniu aktualizację 9.21. Prawdopodobnie w tej aktualizacji będzie, tak mi się przynajmniej wydaje, wymiana Godzilli. Czekam na tego nowego TDK. Mam nadzieję, że będzie fajny. Tutaj jeszcze Wargaming Fest. Napięcie rośnie i nowy rok z bombką. No, początek grudnia, patch 9.21, zamiana, tak jest. Jednak to będzie tutaj ta zamiana. No zobaczymy, jak ten nowy pojazd będzie się sprawował. Ostatnią rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, to troszeczkę złe, moim zdaniem, rozwiązane kampanii. Właśnie, jeżeli chodzi o kampanię, to... Żeton dostaniemy prawdopodobnie w tym tygodniu. Załogantkę w prezencie dostaniemy w przyszłym tygodniu. Yy, wszystko wskazywało na to, że będzie to szybko, ale szybko nastąpiło tylko i wyłącznie odblokowanie kampanii. Można tu już grać, natomiast niestety nie można nie można przywłaszczyć sobie już teraz i rozdysponować załoganki czy tam żetonu. Moi drodzy, chcę jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, mianowicie tym, jak źle zostało rozwiązane to, ta cała kołomyja z rozkazami. Słuchajcie, wydawało mi się na samym początku, że rozkazy będą za wykonanie misji ale będą one umożliwiały odblokowywanie całych drzewek, które nam nie pasują. Przypuśćmy, że nie pasują nas baboki, ponieważ w ogóle ich nie mamy, nie zamierzamy robić. No to gracz powinien mieć szansę odblokować sobie wszystkie te misje podstawowe za rozkazy. Więc jak to powinno moim zdaniem wyglądać? A jak to wygląda? Niestety wygląda to tak, że za wykonanie z wyróżnieniem misji dostajemy rozkaz, natomiast bez wyróżnienia nie. Wydaje mi się, że gdybyśmy dostawali rozkaz yy, robiąc misję bez wyróżnienia, to byłoby fajnie i moglibyśmy sobie odblokować wszystkie po kolei misje, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, wielokrotnie moglibyśmy zrobić coś. Na przykład ktoś lubi ciężkie czołgi, więc tutaj ma. Zadaj, otrzymaj, zablokuj łącznie przynajmniej 4000 punktów wytrzymałości. Robi to 15 razy i 15 misji podstawowej wersji dla Baboka sobie odblokowuje. Oczywiście te pierwsze misje są łatwe, natomiast one muszą być łatwe, bo to taka marchewka miała być właściwie. Więc to by było najlepsze. Niestety, WG zrobiło to zupełnie inaczej. Żeby odblokować misję, trzeba zrobić misję 15 z wyróżnieniem, i tylko jednokrotnie. Innymi słowy, nie macie szansy na odblokowanie tych misji, jeżeli chcecie przejść dalej, prawda? To jest troszeczkę, moim zdaniem, lipa. Dodatkowo, te 15 misje tak zostały zmodyfikowane, że powodują, iż jest dosyć trudno je zrobić. Na przykład tutaj jest misja, jak widzicie, żeby zrobić 3000 ze spota, prawda? Albo uszkodzenia własne. Przypominam, że to jest dopiero misja na sztuga, więc tutaj ludzie to robią piątkami, na przykład i tak dalej. I to jest fajne. Natomiast dodano jeszcze takie warunki, które po pierwsze wygraj, czyli tu już jest istna loteria, czy uda nam się bitwę wygrać, czy nie? I jeszcze kolejny warunek został dodany, czyli umożliw swoim sojusznikom zadanie uszkodzeń czterem pojazdom przeciwnika. No więc to już wybitnie zależy nie od nas, tylko od naszej drużyny. Musimy mieć szczęście, żeby to wykonać. Wydaje mi się, że rozkaz za, podsta za zrobienie podstawy powinien być w grze, a nie za zrobienie z wyróżnieniem. Aby sobie każdy mógł po prostu te baboki na przykład odblokować i te podstawowe nagrody, czy to by zburzyło ekonomię gry, jakby gracze trochę dostali golda, tutaj jakie to są wartości? 50 tysięcy za misję, czy tam nie wiem, jakieś tam trzy apteczki. No nie wiem. Obecny system nie jest zbyt ciekawy. Trzeba zdobyć aż 4, żeby od razu odblokować 15 misję. Innymi słowy, mamy wtedy te nieruszone, a odblokowana jest tylko 15 misja, żeby przejść dalej na kolejny pojazd. Także troszeczkę moim zdaniem lipa. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.